Najsilniejsi podnoszą dzisiaj 350 kg, ale dawno temu na Dolnym Śląsku pojawił się człowiek, który bez problemu pod pachę brał słonia. Ta słonia. W czasie II wojny światowej zapisał się jako ten, który mordował wrogów, chwytając za kark i uderzając ich głowami. Podobno był niesamowity. Czy to rzeczywiście możliwe? Był podobno najsilniejszym człowiekiem na świecie. Mówili na niego król żelaza, więc musiał być mężczyzną potężnym. Miał około 190 cm wzrostu. 194. Obwód szyi 42 cm. 50. Biceps około 42. 54. No i klatka piersiowa 102 cm. 140. Musiał być to naprawdę wielki mężczyzna, chociaż mniejszy od Mateusza. Gustaw Braibart urodził się w 1897 roku w Strykowie, w rodzinie żydowskiej, której tato był kowalem, w związku z tym wszystkie dzieci w rodzinie musiały po prostu pracować w kuźni, więc wszyscy byli niezwykle silni. Najsilniejszy był jego brat Zygmunt, uznawany pod koniec XIX wieku i na początku XX za najsilniejszego człowieka świata. Robił ogromną karierę w Stanach Zjednoczonych. Podobno zębami potrafił przesunąć wagon, w którym, uwaga, siedziało 75 osób. Czasami też kładł się na ziemi i wtedy jeździły po desce, która na nim się znajdowała, samochody albo rowery. Uważa się, że właśnie on, ten najsilniejszy wówczas człowiek na świecie, jest pierwowzorem Supermana, ale jego kariera kończy się bardzo szybko. Kiedy ma 35 lat, występuje w Radomiu, usiłuje wbić gwóźdź w deski, które leżą na jego kolanie. Gwóźdź przebija deski, coś jest nie tak, dochodzi do zakażenia krwi, 10 operacji, tygodnie agonii. I kiedy śmierć jest już bardzo blisko, Zygmunt Braibart wzywa do swojego łoża młodszego brata Gustawa i prosi go, żeby zastąpił go na arenie cyrkowej, żeby zastąpił go i został teraz tym drugim, najważniejszym i najsilniejszym królem żelaza. Gustaw jest równie silny jak jego brat, dlatego występuje w filmach. Wykorzystuje go m.in. berlińska wytwórnia UFA Gra w Nibelungach. Ale przede wszystkim pokazuje się, tak jak wszyscy siłacze tamtych czasów, w cyrku. Występuje z grupą Lilliputów, z hipnotyzerem, z panem Watsonem, a także z bardzo znanym wrocławskim hipnotyzerem Alojzem Kressnerem, który urodził się w Goli koło Wrocławia i stworzył tutaj cyrk. Przed II wojną światową Gustaw Braibart, nazywany już królem żelaza, współczesnym Samsonem, najsilniejszym człowiekiem na ziemi, występuje przez miesiąc we Wrocławiu. Wynajmuje tu mieszkanie, mieszka tu i pojawia się w teatrze Libli, który potem zostanie przemianowany na Teatr Ludowy. Wykonuje tam sztuczki, które podobno zapierają dech publiczności. Gustaw Braibart występował we Wrocławiu przez cały miesiąc, doprowadzając publiczność do absolutnego szaleństwa. Przede wszystkim kładł się na ziemi, na nim ktoś zawsze musiał położyć dużą deskę. Na tę deskę wchodziło 20 mężczyzn z kamieniami, obciążając go toną 200 kg. Czy to jest w ogóle możliwe? Sprawdzamy to zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Moim zdaniem tak, bo tu chodzi o rozłożenie siły na człowieku i myślę, że w dzisiejszych czasach również ten wyczyn jest do powtórzenia. Czyli punkt dla Gustawa. Potem brał sztabę żelazną albo coś bardzo długiego i wyginał to w podkowę albo w kółko. Jak najbardziej. To typowa konkurencja lat 90. w strongmanie, czy na głowie, czy za karku, jak najbardziej można wyjąć ten trend. Czyli punkt dla Gustawa. Następnie podnosił ciężar, który miał ponad tonę. Tego sobie nie jestem w stanie wyobrazić. Ja tak samo. Myślę, że teraz najlepsi zawodnicy to jest 500-600 kg, jeśli chodzi o noszenie takiego nosidła, takiego joka przez najlepszych strongmanów. Także w to bym nie wierzył. To na nie. Gustaw, oszukałeś.
No i najważniejsza rzecz. Podobno brał pod pachę albo woła, albo słonia i paradował z nimi przed publicznością. Moim zdaniem też jest to ciężkie do wykonania, pomijając już wagę słonia czy woła, ale sam obwód tego zwierzęcia i wsadzenie go pod pachę wydaje mi się niemożliwe. W okresie międzywojennym strongmeni byli absolutnymi gwiazdami. Kiedy pojawiali się w mieście, tłum niósł ich z dworca do hotelu. Kobiety obsypywały kwiatami. Strongmen mógł mieć absolutnie wszystko. W Polsce gwiazdą była wtedy Czarna Maska, człowiek, który walczył na arenie cyrku Staniewskich. Ale nigdy nie zdjął maski. Podobno miał ją zdjąć dopiero wtedy, kiedy przegrał. Nie przegrał nigdy. Ale strongmeni oprócz sławy mieli jeszcze mnóstwo pieniędzy. Brat Gustawa był w stanie w ciągu tygodnia zarobić 7 tysięcy dolarów. Dzisiaj to jest całkiem sporo pieniędzy, natomiast w tamtych czasach, w latach 20. to była absolutna fortuna. Roybertowie byli rodziną żydowską, dlatego wraz z wybuchem II wojny światowej wielka kariera Gustawa została gwałtownie przerwana. W sierpniu 1939 roku występował z cyrkiem w Łódzku i stamtąd, tak wynika z doniesień prasowych, cały cyrk uciekł rzekomo do Związku Radzieckiego. Gustaw Breibert zostaje żołnierzem, walczy m.in. pod Stalingradem i już na froncie koledzy zaczynają o nim opowiadać nieprawdopodobne historie. To jest ciężkie. 25 kg, 25, 50, 70. Nie, spokojnie. Mamy samą sztangę, która waży 20, plus ciężar razy 2, czyli 70, 120, 160, 180 i równiusieńkie 200. 200 kg to naprawdę robi wrażenie. Zejdź. Góra. Jeszcze kilogramów. Ciężary, które kiedyś były tylko dla nielicznych, w dzisiejszych czasach dzięki nauce, technice oraz znajomości fizjologii człowieka, ten ciężar możemy wytrenować. 200 kilogramów. A jak kończy się historia najsilniejszego człowieka na świecie? W czasie II wojny światowej Gustaw Breibert stracił bardzo wielu bliskich w obozach koncentracyjnych. Przeżyła jego żona oraz dwie córki, które po 1945 roku występowały w Związku Radzieckim w cyrkach jako oczywiście siłaczki. Sam Breibert wraca do Wrocławia w 1947 roku i w atmosferze sensacji występuje w tym samym teatrze, w którym był przed wojną, ale teraz to już jest Teatr Ludowy. Dziennikarzy najbardziej interesuje jednak pewna rzecz. W czasie wojny Breibert został zraniony w głowę pociskiem i podobno ten pocisk został pod płatem czołowym. Prawda czy fałsz? Sam Breibert mówi, że nie zamierza go wyciągać, ponieważ żyje mu się z tym pociskiem całkiem dobrze. A dzisiaj wiemy, że słynny promotor boksu Don King ma aż 5 naboi w głowie, czyli znowu punkt dla siłacza. Gustaw umiera w 1961 roku jako ostatni wielki król żelaza. Dzisiaj mamy już strongmenów, ale dzisiaj to sportowcy. W tamtych latach to byli absolutni celebryci.